Dziś w Lipnie uroczyście otworzono nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji. Wstęgę uroczyście przecięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Michał Deskur, komendant główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Wojciech Ołdyński, wojewoda kujawsko-pomorski pani Ewa Mes, komendant powiatowy Policji w Lipnie inspektor Dariusz Garbarczyk oraz starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie zgromadziła wielu znamienitych gości. Do tego 15-tysięcznego miasta przybyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Michał Deskur, komendant główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, wojewoda kujawsko-pomorski pani Ewa Mes, przedstawiciele władz lokalnych oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Na uroczystości nie mogło zabraknąć kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji na czele z komendantem wojewódzkim inspektorem Wojciechem Ołdyńskim. Uroczystość stała się również okazją do przekazania kujawsko-pomorskiej Policji nowoczesnego sprzętu. Wsparcie finansowe przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przez Urząd Marszałkowski w wysokości 400 tysięcy złotych umożliwiło zakupy. Z pieniędzy tych zakupiono m.in. 3 przyczepy do przewozu psów służbowych o wartości ponad 60 tysięcy złotych oraz samochód terenowy Mitsubishi L200 o wartości ponad 125 tysięcy złotych. To blisko 15-tysięczne miasto usytuowane w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni prawie 11 km2. Prawa miejskie posiada ono od 1349 roku. Geograficznie Lipno jest częścią Pojezierza Dobrzyńskiego. Dystans dzielący Lipno od stolicy kraju to 160 km. Stara siedziba Komendy Powiatowej w Lipnie mieściła się przy ulicy Kościuszki 20. Nieruchomość ta przechodziła burzliwe dzieje, których skutkiem była konieczność podpisania przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy umowy najmu i dzierżawy z prawowitymi właścicielami nieruchomości, co generowało niebagatelne koszty. Ponieważ niepowodzeniem zakończyły się także próby wykupu nieruchomości, zapadła decyzja o wybudowaniu nowego obiektu. Konieczność taka zachodziła tym bardziej, iż stara siedziba od dawna nie spełniała odpowiednich standardów pracy funkcjonariuszy z uwagi na powszechnie panującą ciasnotę, brak garaży czy miejsc parkingowych. Stąd też w listopadzie 2007 roku podpisano akt notarialny, w którym władze powiatu lipnowskiego przekazały Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy blisko półhektarową niezabudowaną działkę przy ulicy Stefana Okrzei z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, czyli budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Na tym nie zakończyła się pomoc i zaangażowanie władz samorządowych. Z ich inicjatywy na ulicy, gdzie miała powstać nowa siedziba komendy, zbudowany został kolektor deszczowy oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna. I tak w lipcu 2011 roku podpisano umowę z konsorcjum firm Wixput spółka z o.o. oraz przedsiębiorstwem remontowo-budowlanym Kabet spółka z o.o. na realizację projektu o wartości ponad 12 milionów złotych. W trakcie budowy władze samorządowe Lipna wybudowały także drogę dojazdową do obiektu, która została nazwana ulicą Platanową i stanowi dziś adres siedziby komendy. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest zlokalizowana na działce o powierzchni 4959 m2. Cała powierzchnia zabudowy to 1301,5 m2. Zaś powierzchnia utwardzona, drogi, place, chodniki, parkingi to 1444,1 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku administracyjnego, w pełni podpiwniczonego, z 3 kondygnacjami naziemnymi i poddaszem nieużytkowym, wynosi 3096,5 m2.
W głównym budynku 181,5 m kwadratowego zajmuje zespół pomieszczeń dla osób zatrzymanych, składający się z 5 dwuosobowych cel oraz sanitariatów. Przewidziano także miejsce na nowoczesną strzelnicę ze zmienną linią ognia o maksymalnej długości 25 metrów. Blisko 300 metrów kwadratowych pozwala ćwiczyć 4 funkcjonariuszom jednocześnie. Budynek posiada również dobrze wyposażoną siłownię wraz z sauną, zapleczem sanitarnym i szafkami dla funkcjonariuszy. Ten nowoczesny obiekt posiada wszystkie wymagane instalacje, w tym słaboprądowe, alarmowe, monitoringu, strukturalną i tym podobne. Zbudowana została także platforma dla osób niepełnosprawnych. W kompleksie znajduje się również parterowy budynek garażowy o łącznej powierzchni użytkowej 186,2 m kwadratowego, posiadający 7 stanowisk dla samochodów służbowych. Oprócz tego znajduje się tam pomieszczenie agregatu oraz pompy wodnej. Kolejny obiekt w kompleksie to parterowy budynek zaplecza dla psów o powierzchni użytkowej 160 m kwadratowych. Znajdują się tam zadaszone kojce dla 5 psów służbowych z wybiegiem. Inne obiekty inżynierskie w kompleksie to drogi wewnętrzne, chodniki i plac, spełniający również rolę placu dla wozów strażackich o wymiarach 20 na 20 metrów oraz parkingi wewnętrzne na 20 stanowisk, co stanowi 50% całego stanu pojazdów służbowych oraz dla funkcjonariuszy, pracowników i interesantów na terenie i poza terenem. Cały kompleks jest ogrodzony oraz wyposażony w zewnętrzną sieć wodną do celów przeciwpożarowych z 2 podziemnymi zbiornikami o łącznej pojemności 200 m sześciennych. W tej nowo wybudowanej siedzibie lipnowskiej policji pracować ma blisko 130 osób. Bez wątpienia polepszy się dzięki niej komfort pracy lipnowskich policjantów oraz standard obsługi interesantów z całego powiatu.